Mój stary często mi powtarzał, że aby być bogatym, trzeba się albo wrzenić w bogatą rodzinę, albo napaść na bank. Z racji tego, że do tego pierwszego jest mi nieśpieszno, pomyślałem nad tym drugim. I jak się okazuje, jest to bardziej skomplikowane w dzisiejszych czasach, niż by się mogło wydawać. Dlaczego nie opłaca się napadać w dzisiejszych czasach na banki? O tym za momencik. To znaczy teraz, ponieważ podczas researchu się bardzo mocno rozczarowałem. W filmach, kiedy mamy bank, to mamy skarbiec, safe, mnóstwo kasy i tak dalej, i tak dalej. No, żyć nie umierać, jeżeli się tam dostaniesz. Jednak obecny system bankowy, no, on tak nie wygląda. Tam nic nie ma. Znaczy, to nie tak, że safe jest pusty totalnie, tylko wszystko się praktycznie scyfryzowało. Z upływem lat ilość pieniądza fizycznego na świecie coraz bardziej maleje. I nie wynika to z tego, że brakuje nam papieru, po prostu mamy coraz więcej produktów, coraz więcej potrzeb i jakby to wam powiedzieć, gotówka nie nadrabia, nie wyrabia raczej, a my potrzebujemy pieniądza cyfrowego. Produkujemy coraz więcej, więc trzeba za to więcej, coraz więcej płacić. Czasem po prostu taka gotówka się nie opłaca. Dla przykładu, 97% operacji, które wykonują w Szwecji, operacji pieniężnych, to operacje cyfrowe, albo inaczej płatności kartą. Gotówka sama w sobie stanowi duży problem, a raczej jej wydrukowanie. Ponieważ dochodzimy do pierwszego paradoksu, a mianowicie do tego, że no, drukujemy to, potrzebny jest materiał, potrzebna jest osoba, która będzie czuwała nad tym drukiem, a to kosztuje pieniądze. Wydrukowanie pieniędzy kosztuje pieniądze. To właśnie pierwszy problem, jaki rządy i banki mają z gotówką. Koszty produkcji i czas drukowania, a czas jest na wagę złota. Z drugiej mańki, mając taki banknot, ja sam nie mam teraz banknotów, to jest straszne. Może mam? Nie mam. To jest straszne. Robię odcinek o tym, a nie mam banknotów. Z drugiej manki nie wiemy, jaką drogę przeszedł banknot z rąk, no właśnie nie wiadomo czyich, do naszych. Nie wiemy, czy nie brał udziału w fugowaniu w jakimś łódzkim klubie. No nie wiesz tego. A rząd chce zawsze wiedzieć, co się stało z jego pieniędzmi. Albo raczej, co obywatel robi z pieniędzmi. Głównie dlatego, że mamy coś takiego, co nazywa się szarą strefą. I jeśli nie wiesz, co to szara strefa, to spokojnie, za rok się dowiesz. Chodzi generalnie o to, że w szarej strefie podatki to jest coś, o czym się raczej nie wspomina i bardzo szeroko się tego unika. Tam dodatkowo tak średnio wiesz, kto ma jakie pieniądze, kto ile zarabia i tak dalej, i tak dalej. Rząd tego nie lubi. No bo nie wie, od kogo ma ściągnąć podatek. To jest raczej dość logiczne. No nie wiem, to jest tak, jakbyś sprzedawał swój fotel gamingowy za, przypuśćmy, 500 zł jakiemuś drugiemu osobnikowi. No i w takiej szarej strefie ty masz po prostu 500 zł, a normalnie musiałbyś od tego zapłacić podatek. I rząd by się przez to wzbogacił. A tak to rząd nie wie, co się dzieje. I to jest problem gotówki. Gdybyście wykonali między sobą transakcję bankową, to rząd by miał takie, haha, to jest 500 zł. Z czego jest 500 zł? Tłumacz się. Nie wiem, to jest czegoś tam. Ty fotela nie możesz. Ta, no bo fotel sprzedałem. A, 20%. Rozumiesz. Chodzi mi o to, że mając pieniądz w komputerze i transakcje bankowe, ściągalność podatków jest większa. Dla przykładu, patrz tutaj. 2016, 480 miliardów transakcji bankowych. 2018, 600 miliardów transakcji bankowych. 2021, 900 miliardów transakcji bankowych. 2022 rok jeszcze nie mam, ale w Polsce już do października dobiliśmy do wyniku z poprzedniego roku, więc na pewno przebijemy ATH. All time high, jak coś. Czemu tak się dzieje? Czemu transakcji bankowych, internetowych jest coraz więcej? No słuchaj, po pierwsze szeroko pojęty dostęp do technologii, internet, a raczej jego rozwój i rozwój sieci e-commerce, sklepów internetowych. No, jakby ci to powiedzieć, wygodniej jest zapłacić za pomocą Blika czy za pomocą karty kredytowej i na przykład swój produkt odebrać w paczkomacie, niż czekać na kuriera, zapłacić za pobraniem, nie wiadomo kiedy ten kurier przyjedzie, ty też masz jakieś swoje obowiązki i nie wiadomo czy kurier ci na przykład ma wydać. Ale spokojnie, to nie jest tak, że gotówka wymarła. Gotówką nadal płacimy w 3/4 wszystkich transakcji na świecie. Ale te transakcje stanowią zaledwie połowę wszystkich transakcji całego świata. Połowę wartości tych transakcji. Ale to chyba nikogo nie dziwi, biorąc pod uwagę fakt, że lepiej i szybciej przyłożyć kartę do czytnika, niż patrzeć, czy ma się wydać, albo czy pani ma wydać grosika.
Co bank ma w związku z tym do roboty? Bank nie ma kasy, bo ja jej nie mam. No, nie rozumiem, Szymon, to się jakoś nie lepi. Możesz sam sprawdzić, zrób eksperyment, leć do banku i poproś o wypłatę na przykład 50 tysięcy złotych. Sam ogarniesz, że, albo raczej pani bankierka powie ci, że bank potrzebuje się przygotować do tej operacji, ponieważ tych pieniędzy, no tak średnio jest z ich wyciągnięciem. Słuchaj, jest takie prawo, które mówi w skrócie, że bank może trzymać, musi trzymać 10% wartości depozytów albo wartości wszystkich pieniędzy, które mają osoby, które w tym banku trzymają swoje oszczędności. Te 10% wszystkich pieniędzy, które ten bank powinien mieć, jest rozdeponowane na wszystkie placówki i wszystkie bankomaty. Więc jeżeli pójdziesz do jakiejś placówki banku i poprosisz o dość dużą kwotę, na przykład 1% z tych 10%, to jest tak relatywnie sporo jak na nasze standardy, to bank i tak tych pieniędzy nie będzie miał. A co jest z pozostałymi 90% pieniędzy, które bank powinien mieć, tych naszych pieniędzy? No cóż, bank za ich pomocą skupuje kruszce, obligacje, akcje, wszystko, żeby po prostu zarobić. Bank jest instytucją i to nie charytatywną. Te 10% to tylko swoiste ubezpieczenie w razie, gdyby był jakiś kryzys i ludzie nagle rzuciliby się do bankomatów. To, o czym powiedziałem, to są takie banki komercyjne, co nie? Te banki, które masz na przykład w aplikacjach mobilnych. Inaczej jest z bankami centralnymi. Tam to jest w sumie osobna opowieść, którą poruszałem w kilku filmach, ale w skrócie mogę powiedzieć, że one mają zdolność kreacji pieniądza i jakby one se mogą stworzyć pieniądz z niczego, dawać... Dobra, skupmy się na banku zwykłym, takim komercyjnym, co nie? Jakby banki centralne to jest naprawdę opowieść na osobny ten... Oni są poza nawias, okej? Tłumaczyłem, że 10% na wypadek kryzysu, gdyby ludzie rzucali się do bankomatu. I był taki przypadek w historii świata, kiedy wszyscy ludzie w danym kraju rzucili się na bankomaty, żeby wypłacić gotówkę, ponieważ myśleli, że jest kryzys. I była to Malta w 2016 roku. I cóż, jakie są skutki tego? No, skutki były takie, że były limity w wypłatach w bankomatów, przez co Maltańczycy powiedzieli, że nie, nie. I 95% operacji, które są wykonywane na tej wyspie, jest teraz robionych za pośrednictwem gotówki. Ludzie się zrazili. Ale w sumie nasuwa się jedno pytanie. Dlaczego nam w ogóle gotówka w dobie mnogości e-commerce'u, w dobie mnogości płatności zbliżeniowych i tak dalej? No cóż, chociażby dlatego, że jesteśmy przyzwyczajeni, że pieniądz można dotknąć, poczuć, że ma on jakąś fizyczną formę. Nie wszyscy mamy jeszcze dostateczny poziom zaufania do tej nowej technologii. Cyferki na koncie nie budzą tego samego uczucia, co te trzymane w dłoni. Albo inaczej. Bardziej strasznie, tylko się nie przestrasz tak. Przypuśćmy, że masz konto bankowe i płacisz tylko zbliżeniowo. Partia przegłosowała jakiś model ustawy, w którym to może w nagłym wypadku zablokować ci dostęp do twoich środków, kiedy pomyślą, że na przykład jesteś w organizacji jakiejś, która działa no źle, co nie? I teraz przypuśćmy, że idziesz na protest przeciwko tej partii, bo jest ona zła i niedobra, partia blokuje ci twoje środki, dopóki się nie nauczysz. Albo ewentualnie nie przyjmiesz jakiegoś preparatu, który jest niezbadany, nie wiadomo co się z nim dzieje, coś się tam teraz dzieje, wiadomo o co chodzi. No cóż, też blokujemy ci dostęp do konta bankowego, nie możesz za nic płacić. I tak się działo w Kanadzie, tylko że rok temu, w przypadku tirowców, którzy tak zrobili. Tylko że tam pomagali ludzie i zrobiła się z tego olbrzymia imba. I zapomniałem powiedzieć o gigastarym argumencie, który może być testowany jeszcze tej zimy. A co będzie, kiedy zabraknie nam prądu? Wtedy taka zwykła plastikowa karta płatnicza będzie warta nie mniej, nie więcej jak plastik, z którego została wykonana. Ale dobra, wracajmy do naszego kroku. Przypuśćmy, że przestępca wszedł do banku, ktoś zdeponował tam milion, milion jest w gotówce, on chce to ukraść. No to cóż, musi się zmierzyć z szeregiem ciekawych rzeczy. Mianowicie po pierwsze, kamery, które nagrywają 24x7 Full HD. Po drugie, ochrona, ciche alarmy i policja, która jest w stanie przyjechać w ciągu 5 minut wraz z innymi konwojami, żeby cię zgarnąć. A po trzecie, sejfy z kombinacjami elektrycznymi i nawet przypuszczając, że sejfy otwierają się na 5-cyfrowy kod, no to jeżeli przyjmiemy, że mamy cyferki od 0 do 9 i musimy wykombinować kombinacje, wariacje, 5 rzędów, w każdym możemy wpisać 10
cyfr, no to mamy 10 do 5, czytaj 100 tysięcy możliwości kodów, które trzeba zgadnąć. Skąd to wiem? Wiem to na hardcoreteaching.pl, dział kombinatoryka. No i też bardzo ważne, gotówka w skarbcu nie leży sama. Bardzo często leżą przy niej jakieś farby, markery, które powodują to, że można ją po prostu zniszczyć albo także nie będzie się ona nadawała do życia w obiegu. Czasami też często, no może nie tak często jak te farby, używa się też fejkowych banknotów, które mają specjalne numery na wypadek, gdybyśmy chcieli je wpuścić w obieg, takie te ukradzione dolary albo ukradzione złotówki. Wtedy po prostu przez odpowiednie skanery rozpoznajemy ten banknot i ten banknot później, no po prostu służby są informowane, że taki ziomeczek był u nas i zostajesz zatrzymany i nici z Twojego napadu. Więc problem z pieniędzmi, które ukradniemy z takiego banku, jest taki, że trzeba te pieniądze wyprać. Ale pranie brudnych pieniędzy to jest temat na osobną, naprawdę bardzo skomplikowaną i zawiłą historię. Jeżeli chcesz ją usłyszeć, napisz w komentarzu. A podsumowując, dzisiejszy napad na bank raczej nie wyglądałby jak ten z filmów sensacyjnych albo z La Casa del Papel, tylko wyglądałby mniej więcej tak. A osoba, która ten napad zorganizowała, niczym nie różniłaby się od pospolitego gracza LOLa. Z tym, że jak tu i tu umoczysz, to wpadniesz. Z tym, że na Summoner's Rift przez 20-25 minut i przy okazji poznasz wszystkich swoich ojców i przeszłość swojej starej. Wniosek jest jeden. Grajcie w LOLa albo napadajcie na banki. Ale tego nie polecam. Lepiej grać w LOLa.